Siema, dzisiaj wam pokażę giereczkę, która moim zdaniem zasługuje na dużo większą popularność niż ma, bo jest to mega niszowa gierka, mało ludzi w to gra. Jest to połączenie, ja bym powiedział, RPGa, coś jak PoE z The Binding of Isaac może? Zaraz zobaczycie. Są oczywiście rankingi z różnymi poziomami. Mamy tutaj opcje, wszystko gra jest po polsku, ten polski jest takiej średniej jakości, ale można grać. Są sezony też w tej gierce, aktualnie mamy 13 sezon, ale można też grać offline, jakby ktoś chciał, to jak najbardziej można grać offline. I teraz tak, klikamy graj, można mieć tylko jedną postać, więc nie pokażę wam teraz, jakie są postacie w grze, ale postać się odblokowuje. Co ważne, gra jest w 100% z tego co wiem, narysowana ręcznie. Każda grafika w tej grze jest narysowana ręcznie. Ale co jest takiego mega fajnego w tej gierce, to mamy jedno drzewko, które jest proceduralnie generowane, czyli za każdym razem jest inne. I na przykład jak dodajemy sobie punkcik, to ono się wtedy powiększa. Ono na początku jest takie malutkie, dodajemy punkciki i ono się cały czas powiększa. I ono jest chyba nieskończone. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy takie rzeczy, jak możemy sobie dostosowywać to drzewko pod nas. Tutaj mamy dodatkowe połączenia. Na przykład jakbym poszedł tutaj i chciałbym przejść tu, to mogę sobie kliknąć i robię sobie tutaj dodatkowe połączenie tu i tu. A dodatkowo całe te punkciki jakby dostajemy, znajdujemy je. Możemy sobie dodawać, nie, zwiększone obrażenia od pocisków i tak dalej, więc możemy sobie customować to drzewko. Tutaj mamy ten kamyczek, to jest rolka, czyli na przykład tutaj mam regenerację wytrzymałości, rolę na sobie i mam już zwiększone uszkodzenia, overtime, albo zwiększony kąt strzału. Jeżeli chodzi o to tutaj, odłamek wymiany, no to losuje jakby, tutaj mam regenerację wytrzymałości i na całym odkrytym drzewku wszystkie regeneracje wytrzymałości mi roluje na coś innego, na coś totalnie losowego. Tutaj mamy cofkę, czyli możemy cofać punkcik, jak go wydamy. No i tutaj możemy jakby kawałek drzewka sobie przelosować. Czyli tutaj na przykład to, co się podświetla, to mogę to przelosować właśnie tym. Dodatkowo gra, mamy dwie bronie, tak jakby, jedną ręcz i jedną melee. Tutaj możemy sobie je craftować. Czyli tu zmieniamy damage. Tu możemy spróbować zrobić tą broń na legendarną. Jeszcze mi się nie udało. Tym odłamkiem niestabilności rolujemy sobie te staty tutaj. Prędkość ataku i zakres zbierania. A tutaj możemy zmienić wbudowaną umiejętność w legendarnej broni. No ta broń nie jest legendarna, więc nie ma tej dodatkowej umiejętności, więc nie mogę tego użyć. Tutaj mamy statystyki, wszystkie. Jeżeli chodzi o to drzewko, to by było tutaj tyle. Ale tutaj mamy drugie drzewko. Podczas gry zbieramy tutaj takie światełka. Możemy to pakować w to drzewko. I to drzewko jest jakby na stałe, na każdą postać. Bo tu mamy coś takiego, że możemy zginąć chyba 4 razy maksymalnie. Oczywiście maksymalną ilość serduszek da się zwiększać w drzewku. Ale tutaj mam troszkę obramówkę wokół tych serc i tu mamy raz, dwa, trzy. I jak 3 razy zginę, zejdzie mi ta cała obramówka, zginę 4 raz i jest koniec gry, postać przepada. I trzeba grać od nowa. Tylko takie rzeczy jak to drzewko zostaje. Zostają nam te wszystkie kamyczki tutaj. To wszystko zostaje. To wszystko zostaje. Wszystko jest na konto. Z dodatkowych rzeczy jeszcze tu możemy odblokowywać sobie bronie. Bo niektóre bronie są zablokowane, trzeba je odblokować. Kosztuje nas 110 tego światełka. Tu klikamy. Tak samo postacie też trzeba odblokować. Żeby na przykład tym gościem grać. Tym dziadkiem tutaj. To trzeba zanieść do niego 30 tych światełek i on się nam odblokowuje jako grywalna postać. Tu możemy umiejętności odblokowywać dodatkowe, wtedy dostajemy punkcik do
właśnie tutaj do dodania tego wyczepku sobie. I to też jest na stałe. I tutaj jeszcze mamy. Oczywiście mamy jeszcze rankingi. Jak jest nowy sezon, to z tego co wiem jest race. I tam można zgarnąć na przykład PSC $20. I mamy mapki, które też są proceduralnie generowane. Czyli zaczynamy tutaj, robimy mapki po kolei, po kolei. I jak odpalam mapkę, oczywiście te mapki też są craftowalne. Czyli tutaj mogę sobie dodać modyfikatory, rolować modyfikatory. I jak odpalę sobie tą mapkę, to gdzieś tutaj pojawi się nowa, kolejna mapka. Uwaga, pyk. No i nie wiem, czy się pojawiła. Powinna się pojawić w każdym razie. Wchodzimy na mapkę. I to działa tak, że range weapon korzysta z energii. Pasek energii mamy na górze. A melee weapon korzysta z wytrzymałości. Pasek wytrzymałości mamy na dole. Ja oczywiście idę pod range weapon aktualnym moim buildem, więc na melee nie mam damage'u. Też mam niewiele, bo mapki mają 80% HP więcej na tej mapie. Ale mamy tutaj dużo dodatkowych aktywności. Jeżeli chodzi o expa, tu jest mój exp. I expa wbijamy poprzez zabijanie mobków i kończenie dodatkowych aktywności na mapach, bo tych aktywności jest dużo. Są takie aktywności jak dodatkowy boss, jest taka aktywność jak tower defense, jest taki mini dungeon, gdzie mamy kilka pokoików na końcu bossa, mini bossa. Jest NPC, którego bronimy przed mobkami i później możemy z nim handlować. Także tych aktywności jest dosyć sporo. Nie wiem czemu ta gra ma tak małą popularność, bo moim zdaniem jest... No jest mega fajna i ma mega dużo kontentu. O! Te rzeczy do craftowania drzewka też normalnie z mob wypadają. Dobra, ja sobie tutaj wejdę, pokażę wam aktywność dodatkową na mapie. I tutaj akurat mamy tower defense. Ja go prawdopodobnie nie zrobię, bo mam za mały damage. A tu możemy sobie oczywiście dodawać modyfikatory. Tu mogę naprawić tą wieżyczkę. Ja nie naprawiam, bo ja i tak tutaj nie zrobię prawdopodobnie. Widzicie, bo ja nie mam damage'u na to. Nie wiem czemu, ale jakoś... Jakoś tak wyszło, że nie mam na to damage'u. No, ale to jest ogólnie tower defense, tam później się też ulepsza tą wieżyczkę. I tak to wygląda. Ja bym musiał trochę na tym buildzie też w damage pójść. Ja dużo poszedłem w energię, regenerację energii, a mało poszedłem w damage. Dobra, także wychodzimy stąd. No i co, ogólnie mapki polegają na tym, że zabijamy sobie mobki. Oczywiście wbijamy level, wbijamy expa. Oj, niedobrze, to zaraz skinę. A bardzo bym tego nie chciał. Na końcu każdej mapki jest boss. Aha, żeby skończyć mapkę, to zabijamy mobki. W pewnym, gdzieś na mapce jest taka jakby elita, taki duży mobek z dużą ilością HP. Musimy go zabić, dostajemy kluczyk wtedy. O, tutaj bym musiał pójść, obrażenia od pocisków. Chyba, że tutaj. Kryt. Tak. Czy co, ja to sobie połączę. Pyk. Idziemy sobie w to i później obrażenia od pocisków. No, zabijamy tą walitę, dropimy kluczyk. Otwieramy skrzyneczkę, wchodzimy w portal i po każdej mapie mamy bossika. Za bossa też dostajemy tam expa. No i tak to wygląda. Level z tego co bym to jest nieskończony chyba. Tylko wiadomo, jest coraz trudniej na tych mapach. Ale widziałem, że tam ziomek miał 200, chyba 46 level. Największy był top 1 w rankingu. No i co, gierkę oczywiście można też kupić na Nexusie, także polecam. Ja z tego też zawsze coś dostanę. No i mam nadzieję, że komuś się ta gierka spodoba, zacznie grać i... No i fajnie by było jakby ta gierka zyskała troszkę rozgłosu, bo moim zdaniem jest mega fajna. Także z takich podstawowych informacji i
na temat tego, jak działa ta gra, to chyba tyle. Można robić naprawdę różne buildy. Ja tu gram głównie aktualnie pod... po prostu pod range weapona. Jest postać, odblokowaną mam postać, która ma taką aurę wokół siebie. Tą aurę można zwiększać. Można zrobić taką, że będzie aura na cały ekran. Prawdopodobnie mój kolejny build będzie tamtą postacią pod aurę. Jak mi się uda ją fajnie zrobić, to też wrzucę. No i co? Tyle. Zapraszam do giereczki. Mam nadzieję, że kilka osób wesprze twórców i kupi gierkę. I będzie fajnie. I dalej będą ją rozwijać. Bo mimo, że mało ludzi gra w tę grę, to cały czas ona dostaje update'y. Ona jest już chyba z 2-3 lata na rynku i cały czas jest update'owana, mimo to, że naprawdę mało ludzi w nią gra, nie? No, także tyle i do następnego.